Monika Tyszkiewicz, dzień dobry, a gościem w naszym studiu jest pan Mirosław Hołubowicz, zastępca prezydenta miasta Ełku. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. I chociaż mamy lato, to może zaczniemy od tematu ogrzewania. Już od ponad 12 lat mieszkańcy Ełku mogą starać się o wsparcie finansowe na wymianę starych kotłów węglowych. Do tej pory 3 miliony złotych zostało wypłaconych. No i w tym roku już 48 tysięcy złotych na dotacji na 16 wniosków też zostało przyznanych. Tak, jak już pani wspomniała, bardzo długo wymieniamy, wspieramy mieszkańców, aby przechodzili na ekologiczne źródła ogrzewania. W tym roku również mamy możliwość przeznaczenia środków z budżetu miasta. Łącznie na ten rok zaplanowaliśmy 100 tysięcy złotych do wsparcia dla mieszkańców. Poszczególne wnioski mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie 3 tysiące złotych i z przeznaczeniem na wymianę węglowych pieców na m.in. na kotły gazowe, olejowy, biomasa, także ogrzewanie elektryczne. To ma poprawić nam, myślę, że w znaczącym stopniu już się przyczyniło przez te 12 lat do jakości powietrza, jakim oddychamy w mieście. Gdzie można szukać informacji, jak wniosek złożyć? Informacje szczegółowe są w Wydziale Mienia Komunalnego. Zapraszam do pokoju 243 lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta. Wszystkie informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta można znaleźć. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Będziemy mówić o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony zdrowia psychicznego. Miasto zaprasza mieszkańców i nie tylko, bo także organizacje i podmioty działające na terenie Ełku do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu ochrony zdrowia psychicznego. Tak, do 8 lipca będą prowadzone takie konsultacje. Program zdrowia psychicznego, w ogóle temat zdrowia psychicznego ostatnimi czasy bardzo mocno zakorzenił się w naszej społecznej świadomości. Coraz więcej osób boryka się z różnymi problemami psychologicznymi. Miasto chciałoby realizować w przyszłości różne działania mające na celu poprawę tego stanu rzeczy i w związku z tym planujemy wykonanie, czy projektujemy program ochrony zdrowia psychicznego, ale żeby go wprowadzić w życie, to będzie to program na lata 24-30, żeby go wprowadzić w życie, chcemy, aby jak najszerszy udział społeczny przy projektowaniu tego programu był. W związku z tym te konsultacje społeczne zachęcam do wzięcia udziału, to daje nam sporo wiedzy, takiej, której no, urzędnik z biurka pozyskać nie może. Różne formy tej konsultacji jak zwykle dla Państwa są dostępne. To są konsultacje w formie bezpośredniej, pośredniej, bezpośredniej oczywiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w godzinach od 8 do 15. Można się pofatygować i swoje uwagi złożyć. Natomiast forma pośrednia to jest pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną za pomocą wypełnionych formularzy, na których te uwagi powinny być naniesione. Zapraszam do składania, będzie nam to bardzo pomocne. A teraz o kolejnych wnioskach, bo przyjmowane są właśnie wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego Wydziału Świadczeń Urzędu Miasta w Ełku. To z początkiem lipca właśnie zaczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Coś więcej na ten temat, panie prezydencie? No jak co roku zbieramy. Jest ten okres właśnie taki przygotowania do wypłacania świadczeń, o których mówimy. Do 31 lipca wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. To jest taka bardzo istotna uwaga. A od 1 sierpnia będzie możliwość składania wniosków tradycyjnie pocztą lub osobiście w Urzędzie Miasta. I tutaj może o kryteriach dwa słowa. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują od 1 października, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy 1209 zł, natomiast przy świadczeniach rodzinnych
W przeliczeniu na osobę dochód w rodzinie nie powinien przekroczyć 674 zł, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł. Przypominam o terminach, dlatego że zmieszczenie się w konkretnych terminach będzie skutkowało tym, że wypłata może nastąpić szybciej lub później. Szczegółowe informacje również na ten temat są na stronie Urzędu Miasta i odsyłam wszystkich chętnych, zainteresowanych do tego, żeby się z tym solidnie zapoznać. A my teraz szybciutko przechodzimy do kolejnego tematu, który już od dawna elektryzuje mieszkańców nie tylko Ełku, ale także i gminy Ełk. Chodzi o ten brzydki zapach, o odór, który się wydaje, wciąż nie wiadomo skąd. To teraz porozmawiajmy o działaniach przedsiębiorstwa Ekomazury, które mają na celu redukcję uciążliwości właśnie tych zapachów. Jakie są plany wobec tego smrodu, panie prezydencie? Znaczy, zacznę od tego, że źródeł, jednoznacznych źródeł pochodzenia tych zapachów wskazać nie możemy. Na pewno są to, jednym z emitentów jest zakład Ekomazury, czyli nasze składowisko, zakład gospodarowania odpadami. Na ten zakład, można powiedzieć, w pewnym sensie mamy wpływ jako społeczność lokalna. Tutaj na wniosek prezydenta zresztą wiele działań podjęliśmy jako samorząd, również informując służby i instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska, za egzekwowanie zasad ochrony środowiska, to oprócz tych informacji o podjęcie działań, prośb o podjęcie działań, również kierujemy nasze działania w kierunku już samego przedsiębiorstwa. Oczywiście dyrekcja, kierownictwo przedsiębiorstwa odpowiada nam i dostaliśmy niedawno odpowiedź na temat tego, co zostało już zrobione, bo ten zapach nie pojawił się wczoraj. To jest temat, myślę, że około roku co najmniej. I może przedstawię tutaj te działania, bo to jest może istotne. Mieszkańcy wiedzieli, że jakby prowadzone są działania, są podejmowane następne, też planowane. Między innymi zakupiono urządzenie zwane zamgławiarką, która neutralizuje zapachy i deodoryzuje powietrze. To urządzenie ustawiane jest zgodnie z kierunkiem wiatru. Jeżeli wiatr wieje w kierunku osiedla Tuwima, to emituje, rozpyla taką mgłę ze specjalnym środkiem, który pochłania zapachy. Czynna kwatera odpadów balastowych, czyli to miejsce, na którym składowane są w tej chwili odpady, wyposażone jest w tak zwane studnie odgazowujące i na tych studniach odgazowujących, a jest ich 16, wymieniono i założono biofiltry. Zrealizowano też wapnowanie, czyli użyto wapna na pokrycie części czy całości tego wysypiska w celu regulacji pH składowanego materiału. Wykonano przegląd i oczyszczanie instalacji odciekowej kwatery odpadów balastowych, ponieważ też to jest urządzenie. Generalnie ta kwatera jest w pewnym sensie obiektem inżynieryjnym, ma swoje zasady funkcjonowania, więc tam też jest instalacja odciekowa. Też zostały wymienione na tej instalacji przeglądy i oczyszczanie. Wokół studni odgazowujących wykonano gruntowne ekrany absorpcyjne z materiałów mineralno-biologicznych. Kolejny element, który ma pochłaniać zapachy, które się gdzieś tam z tych różnych miejsc mogą wydobywać. I na studiach rewizyjnych wykonano też dodatkowo biofiltry zewnętrzne, czyli też takie dodatkowe filtry pochłaniające. Ponadto informuje nas zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, że podpisano umowę na wykonanie stałej bariery antyodorowej, z jakiegoś urządzenia, które będzie miało około 400 metrów, będzie
ustawione wzdłuż granicy składowiska między osiedlem, między miastem a składowiskiem. I termin wykonania tych prac to jest 30 sierpnia, więc jeszcze trochę pewnie będziemy musieli poczekać. Ale już to się, można powiedzieć, zadziało. Realizowana jest też czynna rekultywacja na nieeksploatowanej części kwatery odpadów balastowych. Montowane są bierne systemy odgazowujące na kolejnych 6 studniach odgazowujących. Rozpoczęto wymianę filtra biologicznego pochłaniającego i deodoryzującego powietrze w hali kompostowni. Kompostownia jest takim elementem, który jest generalnie szczelny. Mhm. Ale to jest to miejsce, które może generować potencjalnie przy, bo tam najmniej za jakiś czas trzeba tam coś, ten materiał wymienić. Więc tutaj też działanie zostało podjęte i nawiązano, to jest może bardzo istotne, chociaż mało na razie widowiskowy element, ale nawiązano współpracę z ekspertem w dziedzinie gospodarki odpadami. Jest to doktor inżynier z Politechniki Warszawskiej, zajmujący się właśnie walką z tymi zapachami na różnych, w różnych miejscach, w różnych zakładach tego typu. I tu między innymi zaproponowano też w ramach tego wykonania oczywiście dokumentacji specjalnej, która ma nakreślić, pokazać dalszy scenariusz działań przedsiębiorstwa, aby tych zapachów uniknąć lub je do minimum ograniczyć. Jednym z takich elementów jest przykrywanie kolejnych części tej naszej kwatery materiałem w postaci ziemi przekompostowanej, w postaci normalnej ziemi, do warstwy około 30-40 cm i sianiu na tym, sadzeniu na tym roślin, które są przyjazne i bardzo pomagają w takim ograniczaniu tych wyziewów, jak na przykład gorczyca. No nie dość, że szybko rośnie do dość wysoka, ma właściwości pochłaniające częściowo, to jeszcze ma bardzo silną wyłę korzeniową, rozwiniętą, która też stanowi swego rodzaju filtr przed wydostającymi się na zewnątrz gazami. Taki naturalny. Panie Prezydencie, niektóre działania zostały już podjęte, niektóre są jeszcze w planach. Czy są już tego jakieś efekty? Czy mieszkańcy, którzy mieszkają najbliżej składowiska odpadów, zwracają uwagę na to, że ten zapach jest mniej uciążliwy? No trudno mi to ocenić. To trzeba było pytać mieszkańców, szczególnie z osiedla Tuwima. Nie wydaje mi się, żeby te efekty były już namacalne, widoczne, ale to tak jak może dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, moim zdaniem PGO jest jednym ze źródeł tego zapachu. Prezydent miasta rozmawiał w ubiegłym tygodniu z dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego i zostało ustalone, że Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego razem z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska przeprowadzą kontrolę w zakładzie EnergoUtil. Ona jest związana między innymi z tym, że EnergoUtil wystąpił o wydanie nowych dokumentów uprawniających do działalności, więc ta kontrola i tak by się pewnie musiała odbyć, natomiast ona będzie ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się zapachów, ponieważ jest to też jedno z potencjalnych źródeł zasmradzania miasta. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać i czekamy, aż ten uciążliwy zapach po prostu będzie trochę mniejszy albo zniknie w ogóle. No, chciałoby się doczekać tego momentu, chociaż przeglądając prasę i internet można natknąć się na różne sytuacje, które w Polsce występują, ponieważ Elk nie jest tutaj wyjątkiem na mapie. I chociaż niedawno czytałem o Gdańsku, prezes podobnego zakładu w Gdańsku, który też emituje dla części przynajmniej miasta nieprzyjemne zapachy, no to tutaj powiedział, że pomimo podejmowanych działań udaje się ograniczyć, ale nie uda się tego wyeliminować.
ale jest szansa i liczymy na to, że jednak ten zapach będzie jak najmniej uciążliwy. A teraz przejdźmy do nieco bardziej przyjemnego tematu, bo no nie zawsze u nas tak nieładnie pachnie i Elf wciąż zaprasza miłośników na przykład z karawaningu na kempingi usytuowane przy obu plażach miejskich. Miejsca są ogrodzone, wyposażone w każdą niezbędną infrastrukturę. Karawaning staje się coraz bardziej chyba popularny. Może po tym okresie pandemii właśnie to tak chyba wzrosło zainteresowanie, tak mi się wydaje. I rzeczywiście chcielibyśmy, żeby miasto było odwiedzane przez jak największą grupę turystów zmotoryzowanych. Łatwiej do nas dojechać, potem się można już rowerami lub pieszo po okolicy przemieszczać. Oferujemy dwa kamperowiska, jedno przy starej plaży tak zwanej, przy ulicy Parkowej. Tam mamy 7 stanowisk kamperowych i 22 miejsca na polu namiotowym. Zaplecze socjalne, zaplecze sanitarne, bliskość miasta, bliskość atrakcji miejskich, więc bliskość jeziora, więc wszystko, że tak powiem, na plus działające. I drugie miejsce to jest kemping przy ulicy Kolbego. Tam jest to, różni się to tym, że jest to stosunkowo nowe miejsce. Jest troszeczkę nowej, nowej plaży i musimy pewnie poczekać jeszcze trochę, żeby to zadrzewienie osiągnęło odpowiedni poziom. Staramy się robić nasadzenia nowe i jakoś tak stworzyć atmosferę dla tego kamperowiska, żeby ono również było atrakcją dla przyjeżdżających do Ełku. Zapraszamy, tam z kolei mamy 10 stanowisk kamperowych wyposażonych w przyłącza, możliwość korzystania również z sanitariatów, no i z wody, i z powietrza. I też z fajnych imprez, które się w Ełku niewątpliwie odbywają. W miniony piątek rozpoczęliśmy ten sezon taki plenerowy, koncertowy. Śpiewała Mer Witkowska, wystąpili panowie z Felivers i Dawid Kwiatkowski jako gwiazda wieczoru. No i przed nami kolejny tydzień, który również będzie obfitował naprawdę w szereg atrakcji. Tak, bardzo, bardzo dużo, może dlatego, że to taki pierwszy powakacyjny, prawdziwy, po zakończeniu roku szkolnego, przepraszam, urlopowy tydzień, początek lipca. I to zarówno ECEK, jak i plaża miejska, jak amfiteatr, a także promenada. Tutaj tych imprez będzie naprawdę dużo. Jest czego wybierać. Zacznę może od Mazurskiego Kina pod Gwiazdami. Dzisiaj już o godzinie 21.30 w amfiteatrze. Nawet nie powinno padać już wieczorem. No podobno ma nie padać. Wstęp wolny, zapraszamy na film Cudowny Chłopak. Przepraszam, Cudowny Chłopak, Biały Ptak. Jest to kontynuacja światowego bestsellera Cudowny Chłopak. Bardzo ciekawa pozycja. Te spektakle będą się odbywać we wtorki, zawsze o 21.30. Jak już powiedziałem, przez 9, 16, 23 i 30 lipca, oprócz dzisiejszego dnia, także jeszcze parę seansów będzie. Festiwal Bez Kurtyny to jest też bardzo chyba oczekiwana przez mieszkańców i osoby odwiedzające miasto impreza. Cieszyła się w ubiegłym roku sporym zainteresowaniem. Tutaj szereg spektakli, przedstawień, widowisk z wykorzystaniem różnych elementów. Wieczorna parada lampionów, pokazy ogniowe z wykorzystaniem elementu fire show. I od 3 lipca, czyli tak naprawdę od jutra, już zaczynają się dzień po dniu, 3, 4, 5, 6 lipca, w godzinach różnych. To zachęcałbym Państwa do zajrzenia na stronę Centrum Kultury, bo godziny są różne, żebyśmy czegoś nie uronili. Bardzo dużo wykonawców, dużo różnego typu przedstawień i występów.
Festiwal kończy się 10 lipca, natomiast jeszcze jednym z wydarzeń towarzyszących jest między 5 a 7 lipca od godziny 16 do 19. Face painting, artystyczne malowanie twarzy w parku muzycznym. To tak dla dzieci, ale niekoniecznie. Nie możemy też zapomnieć o weekendzie Electronic Promenada i koncert muzyki elektronicznej. No to jest impreza, która się cieszy naprawdę i cieszyła się wcześniej dużym zainteresowaniem. Miejski Ośrodek Sportu zaprasza 6 lipca na ten koncert muzyki elektronicznej. Wystąpią topowi DJ-e. Co mogę więcej powiedzieć? Godzina 17, Elcka Promenada, występy DJ-ów takich jak DJ Kuba i Nathan, DJ Diablo, aka Corby, DJ Wu, DJ Beat and Core i These Cats, a także Tasmański. To tylko niektórzy, pewnie jeszcze się na pewno będzie widowiskowo. I jeszcze tak na koniec, panie prezydencie, potańcówka na bulwarach, bo to też przyciąga tak całą rzecz. Jeszcze potańcówka na bulwarach, też długo wyczekiwana, jak co roku, przez osoby w różnym wieku. Coś to mi tutaj uciekła, ta potańcówka na bulwarach. Bo się sporo dzieje. Tak, można się pogubić rzeczywiście. 7 lipca, godzina 19 nad rzeką, to jest niedziela. I jak co roku te potańcówki będą jeszcze 14 lipca, 21 lipca i 28 lipca. Od 19 do 21 z reguły tak to się kończy. To jest taki fajny element na zakończenie tygodnia i na naładowanie baterii na cały nadchodzący. Tak, ale jeszcze tylko wspomnę, że w międzyczasie odbędą się też koncerty muzyki kameralnej i organowej w katedrze Świętego Wojciecha 6 lipca i jeszcze będzie Mazurskie Lato Muzyczne, występ 7 lipca na Łódzkiej Scenie Muzycznej w ramach Mazurskiego Lata, wystąpi Kubańczyk. Całe mnóstwo atrakcji, tak. Wszystkie informacje na stronach Urzędu Miasta, MOSIR-u i Elskiego Centrum Kultury. No to się trochę rozgadaliśmy, ale naprawdę było o czym mówić. Mirosław Kołobowicz, zastępca prezydenta miasta Ełku, był dzisiaj naszym gościem, a ja dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.